Nazywam się Karina Licz, z którym spotykamy się między innymi z uwagi na rolę w filmie Słoń i na nominację do nagrody Zbyszka Cybulskiego, rozstrzygnięcie już w przyszłym tygodniu, także trzymamy kciuki. Chciałam zapytać na początek, jak się czujesz z tą nominacją i jakie masz oczekiwania i przeczucia? Wow! To jest reakcja odpowiednia do okoliczności. Może trochę tak. W tym pierwszym momencie było takie wow. A teraz dużo uważności przykładam do tego, by właśnie te oczekiwania trochę rozpuszczać. Bo sama nominacja to już jest ogromne wyróżnienie i w zasadzie mam wrażenie, że na pewnym poziomie najważniejsze już się stało. Ktoś mnie zobaczył, ktoś docenił moją pracę, więc ten mały chłopiec Janek usłyszał, tak, jesteś dobrym aktorem, wszystko jest super. Więc trochę czasami łapię się na tym, że gdzieś, wiesz, w końcu obgryzam paznokcie i zastanawiam się, kurczę, to w poniedziałek, to co to będzie? Ale nie spędzam na tym jakoś specjalnie dużo czasu. Okej, tym bardziej, że równolegle dzieją się też inne rzeczy, bo na przykład teatralnie tutaj też z tego, co wiem, obstawiasz rolę główną w Starym Teatrze. To prawda, dostałem zaproszenie do Teatru Starego do realizacji Księcia Niezłomnego w reżyserii Gosi Warsickiej i w zeszły weekend mieliśmy premierę, więc czuję się po 2 miesiącach prób, jakbym naprawdę przebiegł maraton. I tak miło właśnie usiąść gdzieś na kanapie i odpocząć. Wygodnie, no cieszymy się, że możesz się zrelaksować właśnie u nas. Ale wracając do Słonia, czy to było największe wyzwanie aktorskie w twojej karierze? Na pewno. Trochę, wiesz, ciężko jest wartościować, bo za każdym razem, kiedy przychodzi do zagrania jakiejś roli, to z innych zasobów trzeba korzystać. Na pewno Słoń to była taka sytuacja, do której włożyłem najwięcej serca. I jakoś tak najbardziej się zaangażowałem, dodatkowo współtworzyłem w zasadzie tę rolę z Anią Skorupą, z coachem aktorskim. I wydarzyło się bardzo dużo pracy, by ta postać Bartka faktycznie była taka pełnokrwista. I cóż, no tak, to na razie na tej mojej mapie jest to jakieś takie najważniejsze wydarzenie filmowe, aktorskie do tej pory. A czy przyjmując tą rolę bałeś się hejtu, który ewentualnie może na ciebie spłynąć? No bo jednak jest to rola dość przełomowa jak na to, w jakim kraju żyjemy i w którym stwierdzenie, że każdy może kochać kogo chce, jest wciąż kontrowersyjne dla niektórych grup społecznych. To prawda, jest kontrowersyjne, ale dla niektórych grup społecznych, tak jak powiedziałaś, ale nie dla mojej grupy społecznej, mam wrażenie, nie dla moich bliskich. I przeszło mi przez myśl coś takiego, że mogę się spotkać z jakimś ostracyzmem, tym bardziej, że wychowałem się w Lublinie, wschód Polski, to jest taki konserwatywny dosyć obszar, więc mam świadomość, jak te mechanizmy funkcjonują. Mam tu na myśli te mechanizmy wykluczenia czy nienawiści i też wiem, że one są zbudowane na lęku. Na lęku przed nieznanym, na lęku przed jakąś zmianą, przed tym, co jest jakieś tajemnicze, stabilizowane. Wiesz, przeszło mi to przez myśl, ale ani na moment się nie wahałem. Jakby to nie był w ogóle pionek na planszy, podejmując decyzję, czy wezmę tę rolę, czy nie. Po prostu wiedziałam, że nie mogę się bać, że jeżeli ktoś ma się nie bać, to właśnie ja. No tak, no i super, że to zrobiłeś, bo myślę, że szczególnie dla młodych ludzi w Polsce jest to bardzo ważne, dla tych młodych ludzi, którzy mogą się spotykać jednak z wykluczeniem w takich środowiskach właśnie gdzieś tam miejsko-wiejskich, wiejskich, górskich, to wydaje mi się, że jest bardzo istotne i też sama miałam kontakt z osobami z mojego środowiska, które mówiły mi super, że właśnie będziesz rozmawiać z Jankiem, bo no, ten film jest dla nas ważny. Miałem też tak, że no właśnie ja nie chcę żyć w takim społeczeństwie, w którym takie zachowanie, w sensie relacja jednopłciowa na przykład, która jest oparta na miłości i czułości, nie generuje żadnej przemocy, miałaby się wiązać z jakąkolwiek nienawiścią. Więc jeżeli ja nie chcę żyć w takim społeczeństwie, no to też miałem takie poczucie, że nie mogę się bać tego. To znaczy, jeżeli na skutek tej roli zostałbym w jakimś sensie wypisany z tego społeczeństwa,
to nie chcesz być jakby częścią. To nawet to byłaby przysługa, bo ja nie chciałbym być częścią takiego społeczeństwa, które wyklucza. To być nagroda trochę. Tak, tak. A jak ci się grało z twoim filmowym chłopakiem i Pawłem? Hmm. I czy to było tak, że od razu między wami zaklikało? No bo przyznam szczerze, że na ekranie czuć dużą chemię, czuć dużą taką naturalność, autentyczność tych scen, też intymnych. Wiem, że mieliście koordynatorkę intymności, do której może jeszcze za chwilę wrócimy. Hmm. Ale właśnie, jak wyglądała wasza relacja aktorska? Spotkanie z Pawłem było bardzo ciekawym doświadczeniem w moim życiu. Naprawdę dużo się od niego nauczyłem. On jest też fantastycznym aktorem. I to prawda, że w zasadzie ten wątek jest jednym z głównych tej opowieści. Nie nazwałbym go najważniejszym, bo nie chcę tutaj wartościować tych sytuacji, z którymi się zmaga Bartek, ale jednocześnie jest jakiś kluczowy i otwierający dla tego bohatera, który stoi przed tą zmianą. I to było ważne, żeby ta chemia się wydarzyła i żeby widz mógł w nią uwierzyć i po prostu dać się zabrać do tych następnych elementów tej wyprawy Bartka. Więc też przechodziliśmy razem casting, to znaczy Paweł już był zaangażowany wcześniej. Mhm. W zasadzie postać Bartka z opowieści Kamila wynika, że pojawiła się na samym końcu, w sensie bohater, to znaczy Janek Hrynkiewicz w tej obsadzie. Mhm. I faktycznie na castingu mieliśmy takie spotkanie, które miało sprawdzić, jak my się w ogóle ze sobą, jaka jest tam dynamika i tak dalej. I na castingu było super. I Kamil uznał, okej, to w takim razie z tym składem opowiemy tę opowieść. A co z tą koordynatorką intymności? Czy to w ogóle jest standard w tym środowisku polskim, filmowym? Czy jeszcze jesteśmy trochę daleko za tym, co dzieje się na Zachodzie? I jaką ona funkcję tak pełni w praktyce? Kurczę, nie chcę się też wypowiadać ogólnie za cały rynek. Mhm. Mogę opowiedzieć o jakichś swoich doświadczeniach. Pewnie. I to było moje pierwsze spotkanie z taką, z osobą się tym zajmującą, opiekującą się jakąś intymnością. Nawet nie jakąś, tylko bardzo ważną częścią życia każdego człowieka. Szczególnie w takim filmie tak, też. I szczerze mówiąc, to w zasadzie była, pomimo że mam już jakieś doświadczenie, moja pierwsza sytuacja, w której odgrywałem sceny tak intymne. Dotychczas zwykle opowieść kończyła się przed albo po, nigdy nie zaglądaliśmy nie przez do to tego. Okienko, co tam tak naprawdę się dzieje. Dodatkowo to jest sytuacja, w której miałem grać z chłopakiem, więc to też było jakieś interesujące i jednocześnie trudne. Więc koordynatorka intymności w zasadzie stoi na straży naszego dobrego samopoczucia, naszego bezpieczeństwa i tego, byśmy wyszli stamtąd cało, nienaruszeni. Emocjonalnie przede wszystkim. Tak. I mam wrażenie, że koordynatorka intymności odpowiada na taką potrzebę, której nie zapewnia szkoła aktorska. To znaczy w szkole aktorskiej nie dowiadujemy się, jak stawiać granice, jak powiedzieć nie. Wręcz przeciwnie, jesteśmy uczeni tego, że my jako aktorzy nie powinniśmy mieć żadnych granic. I że powinniśmy móc zagrać wszystko, etc. No i oczywiście tak nie jest, bo to się wiąże z jakimś ogromnym napięciem i trudem, bo już tak sprowadzając do takiej czysto fizyczno-biologicznej sytuacji, materialnej, najprostszej, to poza kamerami mamy dwie osoby, które mają wejść ze sobą w jakąś bliskość. Nawet dotknąć się, wiesz, i to nie jest uściśnięcie dłoni, tylko wchodzimy gdzieś bliżej. A jest to pewna konwencja. To nie jest tak, że ja się w tej osobie zakochałem i z tego wynika to zbliżenie. A jednocześnie więc musi tak trochę to wyglądać. Dokładnie, więc na pewnym poziomie jest to zupełnie naturalne i abstrakcyjne. I tutaj też z pomocą przychodzi Ania Skorupa i głębia psychologiczna bohatera, którego wspólnie stworzyliśmy i jakaś moja lojalność wobec niego. To znaczy w takich sytuacjach, kiedy ja czułem wewnętrznie jakiś zgrzyt, to wiedziałem, że zawsze mogę oprzeć się na moim bohaterze. A mój bohater był bezsprzecznie zakochany w Dawidzie. I ufałem mu. Ufałem, że on będzie wiedział, jak to opowiedzieć. Trochę puszczałem stery. Ale i tutaj, żeby może nie wprowadzać nikogo w błąd, mówiąc puszczałem stery, realizując takie sceny, nikt tutaj się nie porywa na improwizację.
To jest wyreżyserowane. Tak, to jest bardzo ważne, żeby. Gestu. Oczywiście, znaczy, może nieco do gestu, na jakimś poziomie też, ale mamy konkretnie zaznaczone granice, których nie przekraczamy. Więc w tym obszarze, który dostajemy, mamy za zadanie wypełnić to właśnie tą autentycznością, intymnością, czułością, ale nie ma mowy o, wiesz, jechaniu na 100%, improwizacji, czy jak zwał. A czy te granice się mogą zmieniać w zależności od dnia? To znaczy, że nie wiem, jesteście umówieni na coś jednego, ale na przykład ktoś danego dnia nie czuje się z tym dobrze i co się wtedy dzieje? Czy właśnie taka koordynatorka wkracza do akcji? Jak to tak wygląda Oczywiście, że może być taka sytuacja. Tak jak w takiej relacji pozafilmowej między ludźmi, czasem jesteśmy w takim nastroju nieprzysiadalnym albo niedotykalskim. Pewnie. I trzeba to uszanować. I to, co się wtedy dzieje, to rozmawiamy przede wszystkim. Staramy się nazwać to, ten dyskomfort. Jest tutaj od tego koordynatorka, której obecność wyłącza jeszcze taki lęk, wiesz, może też zainstalowany jeszcze w szkole, albo ogólnie przez środowisko i branżę, no, że ja tutaj jestem gwiazdą, albo że gwiazdorzę, że wymyślam, albo tak, rozumiesz. Zachcianki. Tak, jakaś zachcianka. I tutaj koordynatorka jest takim buforem pomiędzy nami a reżyserem, więc możemy jej się poskarżyć i w zasadzie jej możemy powiedzieć o wszystkim, co czujemy, a to jest jej zadanie, żeby zbudować taką atmosferę zaufania, żebyśmy faktycznie mogli to zrobić. A wracając do tej szkoły aktorskiej, bo ty wspominasz o totalnie innym podejściu, no to co z niej wyniosłeś? Czy właśnie to podejście typu przekraczanie granic czegoś cię nauczyło, czy uważasz, że to jest przestarzały model i że trochę tak uprzedmiotawia tego aktora i nie stawia go w takiego centrum zainteresowania tego świata filmowego, nie traktuje go jako człowieka, który może właśnie mieć zły dzień, mieć jakieś granice, których nie chce przekraczać? Osobiście uważam, że ten model jest dosyć przestarzały, który funkcjonuje. On się zmienia, on się transformuje. I czasem są przychodzą takie fale nagłe zmian i rozmontowywania tego systemu. Myślę, że trzeba czasu, żeby to się zmieniło. I niedawno nawet odbyłem taką rozmowę na ten temat, bo też byłem na roku z Anią Paligą, więc te wszystkie doświadczenia, które wypłynęły na zewnątrz, w którymś momencie też musiałem się z nimi skonfrontować, ze swoimi wspomnieniami ze szkoły. I może się powtórzę, że faktycznie uważam, że ten system jest dosyć archaiczny i nie odpowiada na współczesne potrzeby młodych ludzi, coraz bardziej świadomych właśnie. Ale też nie wierzę w to, że te rzeczy, które się tam wydarzyły, były wynikiem czyjejś złej woli. To znaczy, w całym tym procesie zmiany uniknąłbym sytuacji gilotynowania ludzi. Określonych nazwisk. Tak, że ty jesteś zły i to przez ciebie. I myślę, że Słoń też taki jest. To znaczy, czy to postać matki, no, chciałam o nią zaraz zapytać. Bartek ma ewidentnie toksyczną relację, czy tego środowiska, tak nakreślonego jako niezbyt przychylne jego orientacji, Kamil bardzo czasem subtelnie zaznaczył, że to nie wynika ze złej woli tych osób, tylko one są po prostu w tym systemie jakoś uwikłane. One trochę nie widzą, że robią coś złego. Tak, tak. To nie zwalnia do końca z odpowiedzialności, ale pozwala na jakieś zrozumienie. Dokładnie. Myślę, wiesz, że no właśnie szukam też w swoim życiu, rozmontowując różne jakieś swoje trudne wspomnienia, czy to z dzieciństwa i tak dalej, no bo umówmy się, że nikt nie wyszedł bez szwanku. Tak, no, każdy ma jakieś doświadczenie. Tak, nie? Przynajmniej takie mam wrażenie. I to, czym się aktualnie zajmuję, to próbuję po prostu nazwać te rzeczy, to znaczy to było nie w porządku, ale jednocześnie nie obwiniać nikogo, ani siebie, ani, nie wiem, mojej matki, środowiska, rodzeństwa, kogokolwiek, no to, że to nie tędy droga do rozpuszczenia tego takiego naprawdę. Że to jest ważne, żeby jakby wypowiedzieć ten gniew, że to było nie w porządku. Żeby tego nie tłumić w sobie. Tak, ale żeby może przerwać to koło jakiegoś właśnie przerzucania się poczuciem winy, nienawiści. Tutaj zrobić taki cut.
I myślę, że słoń jest takim plasterkiem na te rany. Dającym nadzieję też, nie? I tak właśnie w kontekście tej nadziei i twojej serialowej matki odgrywanej przez Ewę Skibińską. Filmowej matki odgrywanej przez Ewę Skibińską. Chciałam właśnie zapytać o to, ale już po części odpowiedziałeś, jak postrzegasz jej postać. Chyba nie jednoznacznie negatywnie, tak? Na pewno nie jednoznacznie negatywnie. Kamil też opowiedział, dlaczego ona znalazła się w takiej sytuacji i no ma ku temu potężne powody, żeby być w depresji, bo to już widzimy od pierwszych minut filmu, żeby przerzucać odpowiedzialność za swoje życie trochę na Bartka, żeby się tak na niego uwiesić i uwiązać. I znowu, to nie są sytuacje, w których chcemy być, a jednak jako ludzie często się w takie sytuacje wikłamy. I to trochę jak z tymi przyjaciółmi, których obserwujemy, którzy, nie wiem, wchodzą w jakieś toksyczne relacje i myślisz sobie, no nie, no przecież ta koleżanka z tym chłopakiem, no to nie wyjdzie na bank. Ale jak jest się tam w środku, w tym ogniu bitwy, to nie jest już takie oczywiste. To wcale tego tak nie widać. I po prostu Bartek niejednokrotnie jest bezsilny wobec tych sytuacji. I też trzeba przyznać, że jemu na pewnym poziomie tam jest wygodnie. To znaczy on znalazł swoje wentyle bezpieczeństwa. Tym jednym z takich potężniejszych wentyli są konie, jest natura, czyli przeżywa jakąś zupełnie nieautentyczną i toksyczną relację z matką, ale jednocześnie jest w stanie tam wytrzymać, bo na 2 godziny dziennie galopuje przez pola i czuje się wolny. I to jest trochę takie bycie w półśrodku. W takim zawieszeniu. No i tu pojawia się Dawid, który przypomina mu o tym, kim jest. I pokazuje mu, jak może być. Że może być inaczej. Że można inaczej doświadczać rzeczywistości. I tego już nie da się zobaczyć. No nie da się. Ale nie zawsze to skutkuje podjęciem też takiej decyzji o ucieczce, powiedzmy. Zastanawiam się sam, wiesz, czy to była ucieczka, czy co to było. Już próbując wszelkimi sposobami nie zaspoilerować zakończenia tego filmu. Myślę, że to była próba, że to jest po prostu próba i taka manifestacja zaufania do siebie. Zgadzam się z tym. Też to tak zinterpretowałam i podoba mi się, że jest to takie niejednoznaczne, ale dające gdzieś tam nadzieję, mimo że no, całość filmu jest dość smutna momentami i przytłaczająca, to jednak nie jest to taki smutny film właśnie o społeczności LGBT, tylko jest to pokazanie trochę w inny sposób. Pokazanie postaci i wielowymiarowości też tych problemów. To jest chyba jedna z moich ulubionych jakości tego filmu, to znaczy, że główny bohater, pomimo że jest gejem, nie jest ofiarą. I to nie jest film o tym, że on szuka swojej tożsamości, on jest jej w pełni świadomy. Bardziej szuka swojego miejsca. Może, albo właśnie zostaje nagle przesunięty przez jakiś bodziec z zewnątrz. Sam się zastanawiam nad tym, na ile to była jego decyzja. Czasem po prostu pojawia się człowiek, no i szlak cię trafia, zakochujesz się, co zrobisz? A z drugiej strony można właśnie tkwić w jakimś bardzo ciemnym miejscu i tak bardzo chcieć się zakochać. Ale nie ma tej tego. Osoby. No i o co nie tu chodzi? Przychodzi to na zawołanie. Kto tutaj ciągnie za te sznurki? Nie wiem. Nie wiem. W każdym razie lubię też bardzo w Bartku to, że on nie użala się nad sobą. I jakoś dobrze się obserwuje te jego zmagania. Widać, że bardzo polubiłeś tę postać. W którymś momencie tak. No nie, no Bartek jest super chłopakiem. No, jeździ konno, ogarnia gospodarstwo, ogarnia matkę. No właśnie, co z tą jazdą konną? Bo słyszałam, że podobno nie było tak, że od razu miałeś jeździć tak, jak to widzimy w scenariuszu to było zapisane. Oczywiście. Ja czytając ten scenariusz, już wiedziałem, że jak dostanę tę rolę, to nauczę się jeździć konno. I bardzo na to czekałem. To też jest ta przyjemniejsza część tego zawodu, gdy można nauczyć się czegoś zupełnie nowego. W tym wypadku była to jazda konna dla mnie. Może nie zupełnie nowego, bo miałem już jakiś kontakt z końmi w liceum, no ale faktycznie to była taka sytuacja, w której od zera do jakiegoś poziomu półprofesjonalnego uczyłem się jeździć. Najpierw uczyłem się w Polsce, potem jak
jak dowiedziałem się, że zostanę zaangażowany do tego projektu, to był marzec, zdjęcia mieliśmy jesienią, więc było kilka miesięcy na to, żeby się przygotować. Jeszcze takich letnich, przyjemnych, powiedzmy. Tak, letnich, przyjemnych, owszem, chociaż ja tamto lato spędzałem na Islandii. O! Tam mieszkałem w tamtym czasie i też zatrudniłem się w stadninie koni islandzkich. I to jest prawdziwe przygotowanie do roli. I tam zbierałem doświadczenie, więc bardzo się z tymi zwierzętami zżyłem. Piękne istoty. Została to z tobą ta pasja właśnie i jeździsz regularnie? Nie mogę powiedzieć, że jeżdżę regularnie. Jakaś absolutna słabość i czułość wobec tych zwierząt mi została, ale to jest oddzielny temat, którego jeszcze do końca nie mam w sobie nazwanego. To znaczy zastanawiam się, na ile ja się dobrze czuję z tym, że wsiadam na inne zwierzę, tak, które jakby jest osiodłane. Mnie też gdzieś I tak się zastanawiam, ile koń ma ochotę w ogóle mnie gdzieś tam przewozić. Mm-hmm. Oczywiście to nie jest tak, że te zwierzęta doświadczają jakichś trudnych spraw, bo one zwykle są bardzo dobrze zaopiekowane. A jednak są w służbie naszej rozrywki. Na tak? jakimś poziomie, więc próbuję jeszcze to rozpoznać, jak ja się z tym mam. Na razie nie potrafię powiedzieć, gdzie z tym jestem. Okej. Okay. Na koniec chciałam się jeszcze zapytać właśnie o to, co się będzie działo u ciebie w najbliższym czasie i czy są jakieś projekty, którymi chcesz się pochwalić? Ojej, w najbliższym czasie, tak jak rozmawialiśmy przed wywiadem, 2 dni temu wróciłem z Krakowa, o którym też już wspomnieliśmy na początku, po 2 miesiącach intensywnej pracy. Więc w najbliższym czasie mam zamiar zamknąć się w moim domku w lesie, poczytać książki, pograć na instrumentach i jakoś tak pobyć ze sobą, spotkać się z przyjaciółmi, nie przejmować się poniedziałkową galą. Ale trzymamy kciuki bardzo. Dzięki. I chyba odpocząć. Chyba o tym teraz będzie dla mnie ten czas. Dobra. W jakimś takim spokoju. To tego odpoczynku przede wszystkim ci życzymy, niezależnie od tego, co się stanie. 12 grudnia, tak? 12 grudnia. Trzymamy kciuki i dzięki, że byłeś tutaj z nami. Bardzo mi było miło. Dzięki.